Cześć moi drodzy, dzisiaj witam Was z zaliści Philodendrona Brazil, ponieważ to będzie główny bohater tego odcinka. Zapraszam Was na delikatną metamorfozę tego właśnie badyla. Philodendrona Brazil miałam już dwa razy. Niestety pierwszego Philodendrona zjadły mi wciory. Drugiego Philodendrona również prawie zjadły wciory, ale to, co mi się udało uratować, to włożyłam tutaj do leczuzy. Siedzi w sami hydroponice. No i zobaczcie, że nie wygląda jakoś pięknie. Również często na nim znajdowałam wciory, robiłam co mogłam, ale po prostu ja nie wiem, jak to jest. Czy u Was też Brazil jest tak zjadany przez wciory, czy to tylko u mnie? No nie mam do niego niestety szczęścia, a szkoda, bo to jest jedna z takich moich bardziej ulubionych roślin, więc chciałabym mieć całą kaskadę takich zielono-żółtych liści, a niestety nie mam. Ale chcę to zmienić, dlatego też. Ostatnio jak byłam w domu, to pojechałyśmy z moją mamą do takiego naszego ogrodniczego i tam zawsze są jakieś fajne rośliny, zawsze są jakieś fajne okazje cenowe. No i tym razem nie było inaczej, bo znalazłam tam takiego Philodendrona, który na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś genialnie. Ten najdłuższy, największy pęd jest zzieleniały. Gdyby nie to... Czekajcie, ja to wczoraj sprawdzałam. Gdyby nie to, że tutaj na górze jest liść Brazila, to bym pomyślała, że to jest zwykły skandens, ale to jest Brazil. I był w całkiem fajnej cenie, poza tym stał na paletce przeceny i boję się, że gdybym ja go nie wzięła, to poszedłby do kosza. Być może nie, ale ja lubię tak sobie myśleć, że uratowałam jakąś roślinę. Mam na niego pewien plan, dzięki temu też zaczniemy trochę eksperyment. W doniczce mamy, o ile się nie mylę, trzy pędy. Dwa z nich są bardzo brazylowate, są zielono-żółte, natomiast ten jeden, tak jak już mówiłam, jest zzieleniały. Potnego, ponieważ on, taki długi pęd by mi się przydał, gdybym prowadziła tego filodendrona na paliku albo na jakiejś innej podporze. A ja, jak pewnie już wiecie, wolę pnącza w wersji zwisającej i po prostu no, ten jeden taki długi zwisający pęd, wiecie, nie z gruszki, nic z pietruszki, no nie będzie jakoś fenomenalnie wyglądał, a o to mi chodzi. Potniemy go sobie i ten pęd będę ukorzeniała w wodzie, a te sadzonki, które potnę sobie z tych dwóch pozostałych pędów, włożymy sobie do mchu. No i teraz tak, ja w mchu teraz próbuję ukorzenić ogryzek gloriosum i ostatnio zauważyłam, że z tego glorka wychodzi nowy stożek i z tego stożka wychodzi jakiś nowy korzeń. I to jest niesamowite, bo ten ogryzek ma naprawdę już kilka miesięcy i on no nie można nazwać tego życiem, co on tam sobie uprawia. Obok tego glorka jest tam jeszcze ogryzek El Chocoret, ten z importu. A w ogóle będę robiła update tego importu ostatniego z Ekwadoru, ale to Wam powiem później w filmiku, później dlaczego. Ale pozytywne wieści będę miała. W tym mchu siedzą te dwa ogryzki. Ja tam jeszcze ostatnio dorzuciłam jakiś ogryzek, ale już nawet nie pamiętam co. W każdym razie, oprócz tego tam pudełka, gdzie są te dwa ogryzki. Nie mam więcej doświadczenia z ukorzenianiem w mchu, a wiem, że on przynosi całkiem niezłe sukcesy. Całkiem nieźle ludziom wychodzi ukorzenianie w mchu i dla niektórych to jest w ogóle jedyna metoda. Ja jestem tą wodną osobą, dlatego pomyślałam sobie, że akurat ten Brazil będzie dobrym pacjentem doświadczalnym i jego sadzonki pójdą do mchu i mam nadzieję, że szybko się tam przyjmą. A to, co zostanie, czyli cały dół rośliny, włożę do tego Brazila. Oczywiście po wyczyszczeniu korzeni, bo to wszystko wiadomo, to jest podłoże produkcyjne. I on trochę zagęści tę marną doniczkę, która widzę też już dawno nie widziała wody. Trochę o nim zapomniałam. Może dlatego właśnie on tak źle wygląda, bo ja o nim nie pamiętam. To jest nawet całkiem możliwe. Dobra. Tu mam mech, tu mam pudełko, na razie to sobie odkładam, z pierwszego planu wyciągam tę przepiękną reklamówkę i wyciągniemy sobie tego Brazila, zobaczymy co tu się dzieje w korzeniach. Moi drodzy, w międzyczasie zaszło słońce, zadziało się to bardzo szybko, więc musimy kontynuować przy sztucznym świetle. Ja nie jestem jego fanką, ale tak mogą wyglądać w ogóle przyszłe filmiki, no bo słońce będzie zachodziło bardzo szybko, a ja pracuję w ciągu dnia, więc będę nagrywała po pracy albo w weekendy. Co to będzie, żarówkowe filmy będą. Dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy sobie do korzeni tego Philodendrona Brazil. Ja sobie to tutaj przerzucę, żebyście lepiej widzieli. No i zaczynamy.
Niedawno rozmawiałam z jedną znajomą, z dziewczyną, z którą się wymieniałam za doniczki. To znaczy ja dawałam doniczki, a wymieniałam się na rośliny. Która powiedziała, że również ma ogromny problem z filodendronem Brazil, bo on u niej też ma wciory. Także dajcie mi proszę znać, czy wasze filki, te Brazile, też są zjadane przez te obrzydlistwa, przez te po prostu chodzące cholery. No bo to jest trochę niesamowite, że akurat ten jeden filodendron jest takim ich przysmakiem. Czy niesamowite? To jest skandal, a nie niesamowite. No dobra, słuchajcie. Tutaj mamy bardzo ładne korzenie. Bardzo się cieszę. I gdyby nie to, że tego filka wcześniejszego Brazila mam w hydro, to bym chyba posadziła go tego tutaj w terakocie, w jakimś bigosie. Bo pomimo tego, że tak jak wiecie, większość roślin mam w semi-hydro, to na przykład filodendrona Painted Lady mam w bigosie, w terakocie, no i on rośnie bez problemu, cały czas wypuszcza nowe liście i wiem, że mu się tam podoba. No a to, że powiedzmy w lato nie mogłam go samego zostawić na dłużej, bo terakota szybciej przesycha, no to jest jedno, prawda? Ale no rzeczywiście we wzroście było widać ogromną różnicę do na przykład filodendrona, który mi tak gorzej rośnie, a jest w hydro. No w sumie? Czy mam w ogóle takiego filka, który wolniej mi rośnie? Nie. Może to po prostu Painted Lady rośnie tak szybko? Tak na pierwszy rzut oka z tymi korzeniami jest wszystko w porządku, ale na drugi rzut oka widać, że one są nieco zgniłe i zostaje tylko po nich ten rdzeń korzenia, a ta cała powłoczka, która na 100% ma jakąś profesjonalną nazwę, z nich schodzi. Nie wiem, co z tym zrobić jeszcze. Jak wymoczę je w wodzie i wyczyszczę je w wodzie, zostały mi w rękach, to zobaczymy, co z tych korzeni tak finalnie zostanie. Bo korzeni jest dużo, ale czy one są wszystkie zdrowe, to nie wydaje mi się. Ja idę te korzenie wymoczyć w wodzie i wymyć je z tego kokosa. Okej, jednak wpadłam na inny pomysł. Jest zmiana. Nie będę sadziła tego nowego Brazila w hydro, w leczuzę, tylko posadzę go w terakotę w bigosie. Tak spojrzałam teraz na tą Painted Lady. Pięknie sobie rośnie, jest filodendronem, jest w terakocie, jest w bigosie. Dobra, to się tutaj musi udać. I jak się zmieści, mam nadzieję, że się zmieści, to tego... Nie, no musi się zmieścić. Tego Brazila z hydro wysadzę i również włożę go tutaj do tej terakoty, do bigosu. Taki jest plan. W międzyczasie zrobiłam już sobie szybko bigos. Jak zwykle, zwykła ziemia uniwersalna, trochę torfu, chipsy kokosowe, już mi się skończyło, muszę kupić. Kora piniowa i perlit. I w ogóle to jest terakota, więc nie dość, że przepuszczalne podłoże, to jeszcze terakota, więc ten filek na pewno nie będzie przelany. Czy nie będzie miał wciorów? Nie wiadomo, prawdopodobnie będzie miał. Zanim posadzę tego filka, to potnę sobie te sadzonki, żeby było mi łatwiej całą tą imprezą operować. Dlatego zaczynamy od cięcia. Nóż sobie wcześniej zdezynfekowałam. Trochę mi się tu nabrudziło. Dobra. Czyli co? Czyli na początku tniemy ten najdłuższy pęd. I ja te sadzonki będę próbowała. Oj, tu się złamał. I te sadzonki wydaje mi się, że włożę sobie do wody, tak jak mówiłam. Cały czas nie wiem, czy... tutaj może zrobimy dwulistę. Czy ukorzeniać to w wodzie, czy może też w tym mchu. Nie, do mchu wrzucimy te mniejsze, te zielono-żółte. Powiedzmy, że to jest postanowienie. Ok, tu muszę zrobić taką dłuższą. I teraz te mniejsze sadzonki potniemy sobie i to pójdzie do mchu. Zobaczymy, czy w mchu mi się uda ukorzenić brazylkę. O, te liście, zobaczcie, one są trochę poszarpane, one trochę przeżyły, ale to nic, no dlatego ta roślina była na tej paletce do przeceny. Sprawdźmy sobie w ogóle, co się jeszcze dzieje u tego filodendrona.
odkładam. U tego filodendrona wcześniejszego, no ja widzę już od razu, że ma sucho w doniczce. Zapomniałam o nim. Ojku, i te korzenie wyschły. Kurczę, no minusem, plusem tak wielu roślin jest to, że jest pięknie w mieszkaniu i to po prostu wszystko cieszy. No plusów jest jeszcze więcej, ale to powiedzmy sobie, że ten jest taki najfajniejszy. Plusów jest jeszcze więcej, ale to na razie zostańmy przy tym, że to po prostu ładnie wygląda. Ale minusem jest to, że bardzo dużo czasu trzeba poświęcać na ich opiekę. Co czasami kończy się brakiem opieki. Brakiem czasu, brakiem opieki. I tym, że twój filodendron Brazil jest zasuszony. Ty się żalisz na jakiegoś wciora, a to w ogóle nie wina wciora. Wszędzie lata mileczuza. Moi drodzy, no tutaj w tym pudełeczku są już wszystkie te moje sadzonki, które w mchu chciałam posadzić. Zamykam je bardzo szczelnie, no może nie za super szczelnie. Ja tego w tym pudełku nie robiłam żadnych otworów, ale no to nie jest taka profesjonalna szklarnia, tylko to jest pudełko do przenoszenia, do przewożenia żywności na wynos, także ono na pewno nie jest bardzo szczelne, także tutaj jakoś to powietrze się dostanie, ale nie aż tak dużo, żeby, wiecie, wysuszyło ten mech i żeby uciekało ciepło oraz wilgoć. Będę tutaj zaglądała co jakieś 2 dni, żeby jednak to pudełko całe otworzyć, nawet może rzadziej, i żeby wpuścić tam świeże powietrze tak w pełni. Natomiast żeby jakoś odizolować to pudełko od podłogi, pomimo tego, że tutaj są panele, więc no to nie jest taka zimna podłoga jak płytki na przykład, to położę jeszcze tą otulinę, ocieplinę, któreś z tych słów jest na pewno poprawne, żeby tutaj było trochę cieplej, żeby grzało. To będzie taka bardzo, bardzo tania wersja maty grzewczej, ale no nic innego nie mam. No dobrze, to ja się z Wami żegnam za tych zielono-żółtych liści, które są w zupełnie innej konfiguracji niż na początku filmiku, ale tak podobają mi się naprawdę, naprawdę o wiele bardziej. No i cóż. Dziękuję Wam za każdą subskrypcję, za każdy komentarz. To jest bardzo, bardzo, bardzo miłe, więc fajnie i nie przestawajcie. A tymczasem życzę Wam dobrego dnia i dobrego popołudnia. Trzymajcie się. Pa, pa!